Witam serdecznie na kolejnym moim filmie i zapraszam do nauki wspólnej. Tym razem w programie Microsoft Excel w starszej wersji chcę Wam pokazać, jak wykonać korelogram, czyli wykres wzajemny, gdzie chcę przedstawić przykładowo zależność między wielkością produkcji w poszczególnych miesiącach a poziomem kosztów, jakie są osiągane w tej sytuacji. Jeżeli wejdziemy tutaj, może tego akurat nie pokazałam, narzędzia, w tym momencie pomyłka, wstaw, wykres, źle weszłam. I teraz pojawi nam się okienko, gdzie mamy do wyboru różnego typu wykresy. W tym momencie klikamy X, Y punktowy. Ja bym zalecała Wam od razu ten u góry wariant, czyli bez połączeń między punktami. Klikamy dalej, otwiera nam się okienko, gdzie najlepiej przejść od razu tak bezpiecznie do zakładki serie i tam wpisać po kolei tak. Nazwa, no dobra, może być wybrana, że na przykład są to te koszty, tak? Więc w tym momencie, jak już tam mamy jakiś błąd, to najlepiej od razu to zczyścić i wybrać tu koszty. Jako nasza zmienna wartości x otworzyć, kliknąć i zaznaczyć całe pole tylko wartości liczbowych z tych 12 miesięcy, a jako wartości y, ja to wpiszę od początku, powinno być puste, zaznaczamy też tyle samo 12 wartości kosztów, które powinny nam wskoczyć na oś y. Dlaczego? Bo to raczej produkcja wpływa na koszty, a nie koszty na produkcję. Ja wiem oczywiście, że im wyższe koszty, tym mniej się produkuje, ale bezpośrednio to raczej najpierw produkujemy, a potem z tytułu produkcji generowane są koszty. Czy my to nazwiemy tą serię, damy jej jakąś nazwę, czy też nie, nie ma to dla nas większego znaczenia. Klikamy opcja dalej i mamy o przedostatni, powiedzmy tutaj, krok wykonywania wykresu wzajemnego, czyli korelogramu. W tym momencie możemy nadać tytuł, możemy to nazwać, że to jest wykres wzajemny. Możemy też to nazwać w tym momencie, że jest to po prostu koszty w zależności od wielkości produkcji. Żeby wszystko miało ręce i nogi, warto tu na przykład napisać, że to jest wielkość produkcji, czyli podpisujemy, że osią X jest wielkość produkcji, a na osi Y umieścimy wartość, wysokość, wartość kosztów. I to wiadomo, że można wpisać, że to na przykład jest, można napisać produkcja w sztukach, koszty w tysiącach złotych. Ja tu akurat nie mam żadnych jednostek, więc możemy na tym bazować. Jeżeli teraz chcemy, możemy oczywiście tutaj nie podpisywać tych osi, mogą być całkowicie bez skali, bez jakiegokolwiek naniesienia wartości. Można też nanieść jakieś dodatkowe linie siatki, które pomogą nam określić wartości tych punktów na wykresie, łatwiej je odnaleźć. Można też dać pomocnicze, no ale szczerze to już tracimy w tym momencie sam sens. Można w ten sposób nawet odznaczyć główne linie siatki, żeby po prostu pokazać, czy punkciki rosną w górę, czy punkciki lecą w dół, czy w ogóle układają się w jakąś linię. Tutaj raczej można tę linię zostawić, czy pytanie, czy tą legendę zostawić, czy umieścić ją na dole, na górze. Ja w ogóle bym ją tutaj usunęła, bo wiadomo, tu jest podpisane, tu są x-y, tu są y-ki. Etykiety danych. Można oczywiście te wszystkie serie podpisać, ale to traci wartość, jakoś taką. Można też te wartości podpisać, to jest mało czytelne się robi, więc ja bym raczej tak zostawiła i w ostatnim opcji po prostu zaznaczamy, czy to ma być obiekt w tym arkuszu, czy ma być w oddzielnym, czy to ma być nazwane jako nowy arkusz, który możemy nazwać korelogram. Można tak zrobić, nie trzeba. Ja zostawiam po prostu w tym arkuszu, w którym to stworzyłam i mamy wygenerowany wykres. Dla nowszych programów oczywiście możemy łatwiej się tam pobawić o jakieś wizualizacje ładniejsze, wyglądy, tekstura może być wybrana, deseń, obraz, jakkolwiek, więc ja zostawiam w tej formie takiej minimalistycznej. Można te punkciki oczywiście, jak się dwa razy kliknie, zmienić kształt na większy,
Opcji jest dużo, zależy jeszcze, którą wersję Excela macie. O, ale tu już na przykład widać, że raczej będzie to zależność liniowa i wręcz ja bym powiedziała, że jest funkcyjna. Na potwierdzenie tych słów w tym momencie dodamy, kliknęłam prawym klawiszem myszy, opcję dodaj linię trendu. Jeżeli wybierzemy liniowy, OK, to widać, że te punkty, możemy nawet ten kolor tej linii zmienić na bardziej jakiś taki wyrazisty, możemy ją pogrubić. Widać, że one układają się w formie tej linii, że mało punktów odstaje od tej linii, która przechodzi przez największą liczbę punktów. I można w tym momencie, formatując to linię trendu, wyświetlić równanie regresji liniowej, jak x wpływa na y, i określić współczynnik funkcji r kwadrat, czy tego współczynnika determinacji. Jeżeli sobie pogrubimy to i nawet tutaj umieścimy, to czytelnie można przeczytać, zmniejszając nawet tą liczbę miejsc po przecinku do 3, o, ok, że w tym momencie ta regresja jest bardzo silna, bo 98,6% to jest, jak wielkość produkcji wpływa na wielkość kosztów, jest to bardzo wysoki udział w 100%, a więc to determinacja wielkości produkcji, czy ten wpływ to dopasowanie kosztów i wielkość produkcji w formie funkcji liniowej jest bardzo wysokie. To było stworzenie naszego korelogramu, a wręcz z dołożeniem linii funkcji trendu, czy tam linii, może nie, linii, oficjalnie to się nazywa, wiadomo, linia trendu, ale chodzi o linię regresji, gdzie x wpływa na y wraz z określeniem współczynnika determinacji i wzorem tej funkcji liniowej. Pozdrawiam. Jeżeli potrzebujecie oczywiście wykonać odpłatnie swoje zadania, jak najbardziej możecie pisać na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl lub możecie wejść na stronę internetową, która tutaj jest podana. Pozdrawiam.